Cześć wszystkim, z tej strony Marlena. Dzisiaj razem z Michałem przyjechaliśmy do miejscowości obok, na dni pola, tutaj od firmy Team Agro Kuczyńska. I takie kaszkieciki dostaliśmy również. I idziemy na pole demonstracyjne. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Sami sobie pozwiedzamy, jesteśmy trochę później, ale... Tak, bo tutaj wcześniej gromadzą się takie grupki i tutaj oprowadzają i opowiadają o uprawach. Możecie też wpaść na nasz kanał. Z jakieś 3 lata temu właśnie takie pokazy były, jeszcze przed pandemią byliśmy. Byliśmy z takimi grupkami, więc możecie zobaczyć, jak to działa. Dzisiaj przyjechaliśmy trochę później. Tutaj idziemy sami. Także też coś co nieco poglądamy. What's the reason behind the commotion? Why do we have to feel emotions? What's the purpose of all this madness? RG Trezor. To odmianę mamy u siebie zasianą. Odmiana mieszańcowa. Powiedz coś panu o tej tak fachowo pszenicy, bo mamy już pierwszy rok zasianą. Tutaj nam doradca z Team Agro polecił, że petarda pszenica u niego się udała. I powiedział szczerą prawdę, Team Agro mają drugi rok w ofercie. Co roku sprzedają wszystko w zasadzie, bo klienci wracają. Jest to pszenica bardzo wysoko produktywna. Potencjał plonowania to jest do 12, nawet 13 ton tak, idzie uzyskać. Natomiast w realnych warunkach tutaj potwierdzonych przez te 2 lata, przez rolników, którzy mieli okazję to spróbować, to jest 9-10 ton z tej pszenicy i to bez wysiłku bym powiedział. Czyli wysoki potencjał plonowania, klasa to jest BC, niemniej jednak ma zadatki na jakościową, tylko azotem trzeba ją troszeczkę pogonić, pomóc jej. Minusy przy niej takie, że stosunkowo słabo się krzewi, więc tam trzeba, szczególnie przy opóźnionym siewie, trzeba zwiększyć normę wysiewu. To jest raz. Dwa, że przypilnować zabiegów na liście, jeżeli chodzi o grzybówkę, czyli mączniak i rdza. Kłos ma bardzo zdrowy, więc to też jest jej plus, bo przy takich gorących latach to teraz możemy zrezygnować z tego zabiegu, bo w takiej temperaturach... Teraz nie ma sensu robić, bo my jeszcze na kłosy nie wykonywaliśmy, chociaż tam środki są. I u nas ta pszenica na wiosnę bardzo słabo wyglądała, powiem szczerze, tak właśnie, ale no, u nas akurat tak się ładnie rozkrzywiła. Norma była taka, jak tam zalecana, czyli taka zwiększana, by nawet to tak zawsze siejemy mniej, prawda? Ale tutaj się posłuchaliśmy. A jaką normę? Coś chyba było powyżej 200 kg, tak? Zalecania. Tak, my tak zawsze staramy się 150 siać. No przy tej trzeba... Ale teraz to jeszcze inaczej robimy, bo robimy tą próbę kręconą i staramy się, bo różne są przecież te masy 1000 ziaren, także no tak. Jedną trzeba 120 siać, a drugą 180, prawda? Tak, ale nam się jakoś na razie podoba. Zobaczymy, jak będzie po żniwach, czy będziemy tak samo zadowoleni jak teraz. Jestem tego pewien. Dobrze, że Państwo będziecie zadowoleni. Nie, naprawdę to jest petarda i to no naprawdę przychodzi masa ludzi. Jak Pan przejdzie sobie w tamtą stronę, to Pan wróci i powie, że ta jest bezkonkurencyjnie najlepsza. Bo to już nie jedna osoba idzie z tamtej, w końcu jakaś porządna pszenica. I nie jest ona wymagająca, jeżeli chodzi o stanowisko, co widać bardzo dobrze tutaj. Mamy następną odmianę obok Rubikona, widzimy różnice i w kłosie, i w liściu. Tutaj jest potężny, zdrowy liść flagowy, nawet się jeszcze nie... Ale tutaj ładnie poletka wyglądają. Oddzielone i widać różnice na pszenicach.
fajnie wygląda różnica tych odmiany. W tym roku postarali się ze skracaniem, nie niziutkie, ale to i też ze względu na brak wody u nas też są niskie. Symetria, znana mi nazwa, też jest ciekawa pszenica, ale to jest jakoś wyższa. Belissa, co sobie zasiejemy, trzeba coś popatrzeć, jakąś nową odmianę. Zaraz sobie znajdziemy, ja bym chciał w tamtym roku nie dostałem pszenicy, tylko ja chciałem siać, każdy chwali. Może w tym roku zasiejemy. Test. My emotions, I can't seem to control them. My emotions. O, tu jakaś fajna. Urbanus. Tylko nagrywam pod słońce, to nie za bardzo. Tak wygląda kukurydza. Wysoka jest, nie? Musimy mówić, że jakaś taka duża. Marlena, na kładkę skakuj. Skakuję. O, jakaś rozbita kurwa. Porządny brus topolowy. Dobry. Trzeba nam nawozów kupić, dużo i tanio. Da się załatwić? Da, dla państwa jak zawsze. A słyszeliśmy tam prognozy, że tak. Będzie drogo i nie będzie nawozów, prawda to? Michał, krępujesz normalnie. Oj tam. Mam nadzieję, że koszmarnie kupiliście, bo... Generalnie można powiedzieć tak, że w Polsce rynek potasu 80% to był potas białoruski i rosyjski. Teraz tego nie będzie. Co się z tym wiąże? Proszę bardzo. Co się z tym wiąże? Czyli będzie mniejsza dostępność i wyższe ceny. Dlatego sugeruję wszystkim znajomym, wszystkim, co chcą mnie słuchać, żeby nawozy wieloskładnikowe, czy moje Korkali oczywiście, do czego bardzo zachęcam, jednak na sezon odsiewu zimin zakupić. Yeah.